Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa na kolejną rozmowę w ramach projektu Bezpieczna Sieć, a naszym gościem jest dzisiaj profesor Dominik Strzałka. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, jakie rozwiązania cybernetyczne można stosować do ochrony infrastruktury krytycznej? Temat jest bardzo szeroki, ale myślę, że tego typu rozwiązania można podzielić na trzy główne kategorie. Po pierwsze są to rozwiązania, które mają taki charakter programowy. Gdybyśmy odwołali się do języka informatyki, powiedzielibyśmy software'owy, czyli istnieją odpowiednie programy komputerowe, które wspomagają funkcjonowanie, kontrolę, nadzór, podnoszą poziom bezpieczeństwa, funkcjonowania takiej infrastruktury krytycznej. Paradoksalnie każdy z nas w domu ma pewne takie elementy infrastruktury krytycznej, na przykład telefon komórkowy czy komputer. Można je w ten sposób potraktować, ponieważ zwyczajowo uważamy je współcześnie jako pewien element naszego normalnego życia i funkcjonowania i mówimy, że bez takiego urządzenia nie potrafimy się już dzisiaj obejść, czy tak ciężko jest załatwić nam niektóre sprawy. Więc na przykład stosujemy odpowiednie oprogramowanie, w szczególności może to być oprogramowanie antywirusowe. Oczywiście w dużych systemach infrastruktury krytycznej stosowane są odpowiednie systemy oprogramowania, które nie tylko zapewniają odpowiednią kontrolę, czy też nadzorują dostęp, ale wspomagają funkcjonowanie tego typu systemów, w odpowiedni sposób je zabezpieczają. Drugim elementem mogą być rozwiązania, które mają charakter sprzętowy i te współcześnie są bardzo mocno rozwijane w zakresie nowych technologii, nowych rozwiązań, nowych pomysłów, które bardzo mocno odnoszą się do tak zwanych technologii komunikacyjnych, do technologii informatycznych. I w tym obszarze myślę, że te rozwiązania, które znamy, a także te, których nie znamy, ale stosowane są w zakresie infrastruktury krytycznej, obejmują takie urządzenia, które kojarzymy na przykład z internetem rzeczy, czy też zupełnie nową koncepcją taką jak internet wszechrzeczy. I te rozwiązania sprzętowe z jednej strony wymagają oczywiście dużych nakładów finansowych po to, żeby one były możliwie jak najbardziej nowoczesne, ale wymagają także odpowiedniego poziomu wiedzy technicznej, umiejętności ich obsługi, umiejętności korzystania z nich, ale także bardzo ważnego elementu ciągłego powiększania nakładów po to, żeby te rozwiązania były, jak to się mówi, upgrade'owane, czyli zgodne z najnowszymi trendami, najnowszymi parametrami, które są oczekiwane od tego typu urządzeń. I wreszcie trzeci obszar to jest taki obszar, który nazwalibyśmy go jako obszar proceduralny, czy też pewnych rozwiązań prawnych. I tutaj mamy do czynienia z różnego rodzaju procedurami, wytycznymi, dobrymi praktykami, czy wręcz nawet instrukcjami, które pokazują nam, w jaki sposób należy się zachowywać przy ochronie infrastruktury krytycznej. Oczywiście w zależności od tego, jakiego rodzaju jest to infrastruktura krytyczna, te procedury mogą mieć zupełnie różny charakter. Oczywiście można powiedzieć, że ten temat procedur to nie jest taki temat czysto cybernetyczny odnoszący się do tego zdigitalizowanego świata, ale proszę zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach jest tak, że część z tych procedur jest po prostu zamknięta w tych urządzeniach czy w tych programach komputerowych i to stanowi taką, powiedzmy, specyficzną triadę, która pozwala nam na to, aby współcześnie faktycznie ta infrastruktura krytyczna była bezpośrednio łączona z rozwiązaniami cybernetycznymi. A jakie nowe technologie informatyczne mogą wspierać infrastrukturę krytyczną? O tych technologii współcześnie jest dość dużo. One głównie odnoszą się do rozwiązań informatycznych, które stają się coraz bardziej popularne. Oczywiście im więcej rozwiązań informatycznych, tym więcej potencjalnych zagrożeń związanych z tym bezpieczeństwem cybernetycznym. No ale nie ulega wątpliwości, że tak jak już powiedziałem, internet rzeczy, który jest takim bardzo nośnym tematem. Jest jednym właśnie z takich rozwiązań informatycznych, który wpływa na poprawę bezpieczeństwa związanego z infrastrukturą krytyczną. Oczywiście niektóre z rozwiązań internetu rzeczy mają swoje specyficzne ograniczenia i współcześnie odpowiednie ich zabezpieczenie cybernetyczne stanowi bardzo duże wyzwanie, ale obserwujemy taki trend, że internet rzeczy przechodzi w taką kolejną fazę ewolucji, wchodząc w tak zwany internet wszechrzeczy. Politechnika Rzeszowska, w szczególności mu Zakład Systemów Rozproszonych, posiadamy nawet takie stanowiska badawcze, gdzie możemy zajmować się właśnie tego typu rozwiązaniami jak
internet wszech rzeczy. I ta nowa technologia, to nowe podejście do zarządzania procesami, ludźmi, danymi, zasobami, które funkcjonują w sieci, to jest zupełnie nowa koncepcja, gdzie nie tylko możemy gwarantować bezpośrednią komunikację maszyna między maszyną, ale na przykład człowiek między człowiekiem, człowiek między maszyną, maszyna między człowiekiem, dane między danymi, dane między procesami, procesy między maszynami. I wreszcie w zakresie takich rozwiązań, które odnoszą się do sieci komputerowych, mówimy o zupełnie nowym paradygmacie, nowym rozwiązaniu, które nazywa się sieci definiowane programowo. Jest to nowa koncepcja, która zakłada, że współcześnie sieci telekomunikacyjne, sieci informatyczne mogą być zarządzane w zupełnie nowy sposób, zupełnie nowe podejście jest, jeśli chodzi o kontrolę przepływu i o transmisję danych w sieciach komputerowych. Urządzenia mogą być przeprogramowane w zależności od naszych potrzeb, a to przeprogramowanie może być realizowane zdalnie, centralnie przez jednego z na przykład administratorów, który ma bezpośredni wpływ na to, co dane urządzenie będzie realizowało, jaką będzie realizowało funkcję. Panie profesorze, co to jest projekt Krinet? Projekt Krinet to jest zupełnie nowe przedsięwzięcie, które realizuje Politechnika Rzeszowska wspólnie z firmą Exatel oraz narodowym operatorem sieci gazowej Gaz-Systemem. Sieć gazowa jest to element infrastruktury krytycznej. Projekt ten realizujemy właśnie w tym dużym konsorcjum i ma ono za zadanie taki rozwój sieci komunikacji, sieci transmisji informacji w strukturze firmy Gaz-System, aby zastosować w nim rozwiązania sieci definiowanych programowo, czy tak zwanych sieci SDN. Projekt jest realizowany od początku roku 2023, będzie trwał 4 lata, jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i mam przyjemność i zaszczyt być kierownikiem zadań badawczych, które są realizowane na Politechnice Rzeszowskiej. Realizują to pracownicy z dwóch jednostek naukowych, Zakładu Systemów Złożonych oraz Katedry Awioniki i Sterowania. Współpracujemy z firmą Exatel i Gaz-System w zasadzie po to, aby zbudować polskie urządzenie, które będzie potrafiło obsługiwać i realizować zadania, które są stawiane przed sieciami SDN. Tak jak powiedziałem, projekt będzie trwał 4 lata. W tej chwili realizowany jest trzeci etap, który obejmuje przede wszystkim prace badawcze. Skupiamy się na tym, aby określić, jakie są możliwości techniczne i rozwiązania w zakresie sieci SDN i w jaki sposób możemy przyczynić się do poprawy ochrony infrastruktury krytycznej Gaz-Systemu. Jest tam bardzo wiele różnych interesujących, ciekawych wyzwań. No choćby to, że Gaz-System to operator narodowy, który ma rozproszoną sieć. Ta sieć pracuje w specyficzny sposób. Oczywiście mówimy to o sieci gazowej. Nie tylko dostarcza gaz, ale także zabezpiecza nas w ciągły przepływ gazu, nie tylko odbiorców takich domowych, ale także duże zakłady produkcyjne w Polsce. Jest też także ta sieć połączona specjalnymi interkonektorami z innymi krajami, między innymi na przykład ze Słowacją, czy też na przykład z gazoportem w Świnoujściu. I tutaj można wyróżnić kilka takich kluczowych wyzwań. Jednym z najważniejszych to jest to, że ta sieć ma właśnie rozproszony charakter, ma taką formę funkcjonowania w postaci różnego rodzaju wysp, czyli specyficznych punktów, w których na przykład funkcjonują urządzenia uzdatniania gazu, czy urządzenia do kontroli jakości gazu, czy urządzenia pomiarowe, czy też na przykład, jak to dzieje się na Podkarpaciu, specjalne zbiorniki pod ziemią, gdzie ten gaz jest magazynowany. Tego typu sieć ma oczywiście swoje urządzenia, które nadzorują, sterują jej pracę. Te urządzenia pracują w specjalnych rozwiązaniach konfiguracyjnych, tak zwanych sieci OT. I tego typu sieci początkowo nie były przystosowane do tego, aby mogła być realizowana na przykład komunikacja na duże odległości. Dlatego naszym zadaniem jest przygotowanie takiego rozwiązania bezpiecznego, cybernetycznie bezpiecznego rozwiązania, które będzie umożliwiało funkcjonowanie tej sieci, przesyłanie komunikatów dotyczących urządzeń technicznych na bardzo duże odległości w obrębie tak zwanych wysp, na których pracują te urządzenia firmy Gaz-System. No i przede wszystkim zbudowanie takiego rozwiązania, które będzie bezpieczne i będzie odporne na różnego rodzaju ataki cybernetyczne. Myślę, że
część z naszych widzów, słuchaczy słyszało już o wielu takich przypadkach, że nastąpiły na przykład ataki na różnego rodzaju elektrownie i no, konsekwencje były takie, że na przykład groziło wyłączenie gdzieś tam zasilania. Proszę zwrócić uwagę, że elementy infrastruktury krytycznej muszą gwarantować na przykład całą nieprzerwaną dostawę gazu do różnego rodzaju zakładów przemysłowych. Jak to zrobić, jak to wykonać, jak pogodzić pewne wymogi techniczne z pewnymi ograniczeniami, które są nakładane na systemy informatyczne, także z punktu widzenia bezpieczeństwa cybernetycznego, to także wyzwanie w tym projekcie. Myślę, że gdy ten projekt dojdzie już do końca i będziemy mogli przedstawić w Polsce nasze własne polskie urządzenie sieciowe, które będzie spełniało właśnie te założenia związane z sieciami SDN, to będzie wielki powód do dumy, jeśli chodzi o polskich inżynierów. No i przede wszystkim to, że bardzo szybko znajdzie ono zastosowanie właśnie w ochronie infrastruktury krytycznej. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję uprzejmie, dziękuję. Szanowni Państwo, profesor Dominik Strzałka był naszym gościem, a nasza rozmowa odbyła się w ramach projektu Bezpieczna sieć.